Nowoczesny ultrasonograf trafił na oddział ginekologiczny Sanockiego Szpitala. Do tej pory pacjentki musiały korzystać z aparatu, przemieszczając się na inne oddziały, co było bardzo uciążliwe. Teraz sprzęt jest już cały czas na miejscu i tylko do dyspozycji pacjentek ginekologii i położnictwa. Można więc od razu wykonać niezbędne badania. Można zaglądać do wnętrza ciała. W przypadku ciężarnych można oglądać płód wewnątrzmacicznie. Ale to jest aparat już wyższej klasy, nowoczesny, który umożliwia badanie przepływów naczyniowych. I na tej podstawie można wnioskować wiele różnych rzeczy co do stanu dziecka, matki, wydolności łożyska, przeterminowania ciąży. Kilka miesięcy temu na oddział położniczy trafiło bardzo nowoczesne łóżko porodowe. Warty 60 tysięcy złotych sprzęt został sfinansowany przez brytyjską fundację i zastąpił wysłużone 30-letnie prycze. Umożliwia porody w pozycji prawie siedzącej. Pacjentka może sama tym łóżkiem poruszać. Może sobie zmieniać kąt pochylenia, oparcia, obniżyć nogi. No, wiele możliwości, łącznie z takimi interwencyjnymi, że można to łóżko szybko przechylić, podnieść nogi do góry, jeżeli tam pacjent coś się ciemno w oczach na przykład robi. W Sanockim Szpitalu rocznie odbieranych jest ponad 800 porodów. Zdarza się, że rodzą dwie kobiety naraz. Dlatego personel marzy o jeszcze jednym takim łóżku, które zastąpiłoby to w dalszym ciągu używane na oddziale.